każdemu damy radę. Radę damy każdemu. No i my znów jesteśmy w studiu. Agnieszka Strzemińska, nasz gość. Telefonów było sporo. Za wszystkie dziękujemy i pewnie po skończonej rozmowie jeszcze się pojawią. Telefonów było sporo i emocji dużo te telefony w nas budzą. Przypomnę, naszym dzisiejszym ekspertem jest Julita Błońska-Harchut, psychoterapeutka Gestalt. Okazuje się, że co nas bardzo cieszy, państwo chcą rozmawiać o swoich relacjach z dziećmi, o budowaniu tych relacji, ewentualnie naprawianiu, jak dzieci są już starsze. A poza tym tych problemów, które się pojawiają na naszej wspólnej drodze z dziećmi, jest bardzo wiele. Pani Julito, no chociażby z tych rozmów sprzed kilku minut już pojawiło się parę nowych tematów, prawda? Oczywiście. Myślę, że ten najważniejszy, który wniosła ostatnia słuchaczka, czyli rozmowy babci, dziadka przez Skype, bo część wnuków właśnie wyjeżdża. No tak. I właśnie jak rozmawiać. Rozmawiać tak samo, jakbyśmy byli z nimi na co dzień. Natomiast właśnie to, co poradziłam też naszej słuchaczce, żeby być z ciekawością tego, co się dzieje w życiu dziecka i jednocześnie uznać, że kiedy nie chce o czymś rozmawiać, okej, szanuję twoją decyzję, że nie chcesz rozmawiać o tym czy o tamtym. Tak, to opowiedz mi, o czym chciałbyś opowiedzieć babci, dziadkowi, mamie, tacie, jeśli są w relacjach w kraju. To był bardzo ważny telefon, za co dziękuję, bo faktycznie tak jest. Natomiast myślę sobie, że dużo rzeczy zadziało się, czyli tato, bardzo też dziękuję panu za głos, mówił o nastolatkach, tak, dla których tato jest bardzo ważną osobą, kiedy dziewczynki wchodzą w okres dorastania. Oprócz mamy, która oczywiście ciągle też jest bardzo ważna. Tak jest, bo mama wprowadza, ale ona jest zwykle bliżej dziewczynek, tak? Bliżej córki, ponieważ cały czas ją wprowadza w świat kobiet. To ona uczy ją malować, ona pokazuje, że te paznokcie tak, a nie inaczej wymalować. Pokazuje kobiecość. Dokładnie. A tato jest trochę z boku. Natomiast tak naprawdę od taty dobre słowo ma wtedy do kwadratu moc. I to jest też bardzo ważne. Szczególnie tam, gdzie też rodzice są po rozwodach, tak? Gdzieś wyjeżdżają właśnie za granicę pracować, bo tam jest praca. Czyli jednej połówki nie ma częściej w domu. Tak. I mama wtedy jest na co dzień na przykład, albo odwrotnie, tato jest, a mamy nie ma. To już państwo sami rozstrzygniecie w swoich rodzinach. Natomiast to dobre słowo jest potrzebne i od mamy, i od taty, z uważnością na różne okresy życiowe. A propos słów. Jeszcze tak. Trzy ważne słowa, o których pani także wspominała w jednej z rozmów telefonicznych, tak, o których warto pamiętać. Zachęcam państwa do tego, żeby stosować w życiu na co dzień takie trzy magiczne słowa. Teoria do odnalezienia w internecie, analiza transakcyjna Erika Berne i jeden ze stanów ego, który pomieszczamy w sobie, czyli stan dorosłego, a którego bardzo rzadko używamy, to jest widzę, słyszę, rozumiem. Czyli jeśli dziecko coś mówi do nas, to wystarczy, że zacząć od słyszę, że mówisz o. Jeśli coś drobnego zrobi, widzę, że zrobiłeś. Czyli odzwierciedlam rzeczywistość, a nie od razu krytykuję. Widzę, że umyłeś dwa talerze albo dwa talerze włożyłeś do zmywarki. Ale trzeci został w umywalce. I to będzie jeszcze gra psychologiczna. Myślę, że to w dalszych audycjach może jeszcze gdzieś kiedyś. Tak, ale. Czyli ta gra, która nie nagrodzi, tylko zdeprecjonuje. Ale równoważymy, czyli to trochę tą pochwałą na początku. Aby na końcu deprecjonujemy. Właśnie. I to jest to ważne i tak, czyli dwa talerze umyłeś i widelce zostały w zlewie. I wtedy to już konstrukcja naszej gramatyki, tak, że skupiamy się właśnie wtedy na tych dwóch zdaniach, które są prostymi. No i to, co myślę ważne, tak, w takim przeżywaniu dziecka, to jest odzwierciedlanie jego świata i jego rzeczywistości. Czyli jeśli bohater bajkowy jest odważny, i tu kieruję słowo jeszcze do naszej słuchaczki, gdzie starsza córka śpi osobno, a syn jeszcze z mamą, to bardzo ważne, żeby dziecku powiedzieć, jesteś odważna i masz dopiero 5 lat. Ale śpisz już sama. W łóżku, tak? W sypialni, czy w pokoju dziecka. No i ważne, wiecie państwo, to tak jeszcze też myślę do szerszego pokazania różnych rzeczy. Nie możemy spać ze swoimi dziećmi, obojętnie ile one mają lat, tak? Czy to jest 6-latek, czy 5, czy 2-latek, bo tak naprawdę przygotowujemy dziecko do separacji, do bezpiecznego pójścia w dorosły świat. A wystarczy, że dziecko idzie do przedszkola i już ta separacja następuje. I właśnie tym aspektem możemy dziecko
obdarować już cechą charakteru i osobowości, że jest odważny. Dlatego zachęcam Państwa, widzę, słyszę, rozumiem jako prezent, który Państwu dzisiaj właśnie daję, bez czytania nawet dogłębnie analizy Erika Berne. Natomiast myślę, że to, co właśnie dajmy naszym dzieciom, to odzwierciedlenie rzeczywistości. Jeśli coś zrobi, okej, pokaż mu to rodzicu i on zauważy, że tato, mama widzą, co zrobił i są z niego zadowoleni, dumni. A może być dumni. Tak? Widzę, że ci nie idzie, pomogę ci? Może być tak, albo bardziej widzę, że masz z czymś trudność, tak? To nazywamy, co to jest. Jestem tutaj, w czym mogę ci pomóc, bo nie zawsze dziecko chce tej pomocy, to tak? To prawda, czasem chce samo skończyć. Dokładnie. I wtedy, czy chcesz mojej pomocy? A dziecko powie nie. Okej, gdybyś mnie potrzebował, zawołaj. Jestem, zawołaj, tak? I to wtedy buduje bardzo ważny aspekt, czyli zaspokajamy najważniejszą rzecz, czyli potrzebę bezpieczeństwa tak, dziecka. Tak, dziecko czuje się bezpieczne. I właśnie, przechodzimy płynnie do tego, jak rozmawiać z dziećmi, jakie motywować, bo niby wymagamy, wydaje nam się, że motywujemy, idzie dziecko na klasówkę, dasz sobie radę, prawda, będzie łatwo, no a potem przed dziecko, no tak, ale dlaczego dostałeś czwórkę, a nie piątkę jakbyś, albo Franek dostał piątkę, dlaczego właśnie. Nie ty? Tak, to słowo dlaczego, czemu, to myślę koronne słowa, które trzeba wygumować i zapomnieć, że one w takim kontekście w relacji do dzieci istnieją, ponieważ one tak, z rozumu będą wywoływały presję, a z emocji poczucie winy. Czemu poległeś na tej klasówce? Właśnie. I porównania, oczywiście to w ogóle wykluczamy, ponieważ nasze dziecko, to co ja cały czas powtarzam i myślę, że w każdej audycji mogę się do tego odnieść, jesteś tak oryginalny jak twoje linie papilarne, więc nie każdy mogę. Jest inny, każdy tak. jest inny. I nawet to samo zadanie w tym samym czasie dla tego dziecka i to samo zadanie za dwa dni może być różnie przez niego wykonane, bo właśnie jest różna predyspozycja psychiczna, fizyczna dziecka w tym dniu. To jak mówić? Myślę, pierwsza rzecz, to jest bardzo ważny komunikat. Myślę, że te introjekty, kody, o których wiemy, że już są, tak, czyli że wprowadzamy je w różny sposób w życie dziecka, tylko mi nie przynieś jedynki. Wychodzi na klasówkę i my rano motywujemy, prawda? Tak. Idź, walcz, tylko nie przynieś tak. jedynki. No i dziecko właśnie. Idzie i dziecko całą drogę już myśli. Tak. Myśli o tym, że ma nie dostać tej jedynki, czyli wprowadzamy podświadomie stan napięcia. Jeśli mówimy do dziecka, walcz, nie poddawaj się, no to jeśli walka, no to z czym nam się semantycznie kojarzy? Z tym, że jest drugi przeciwnik, że go trzeba atakować. Pokonać. Że pokonać, będzie przegrany i wygrany. Ja bardziej zachęcam, żebyście Państwo mówili, idź i spróbuj, nie wiem, zrealizować siebie, tak? Albo działaj. Zastąpmy to jakimkolwiek słowem, które jest bliżej podejmowanego trudu, niż walki, którą dziecko może być ma. Wykorzystaj to, co umiesz jak najlepiej na tej dokładnie. Klasówce. Korzystaj ze swojej wiedzy, tak? A jak jej nie ma? Widzę, a jak jej nie ma, ryzykuj. Może skorzystasz z wiedzy, którą już masz wcześniej, tak? Bo spryt życiowy to jest też ważna rzecz. A jak tak? się nie powiedzie? No właśnie, bo to bywa pół biedy, kiedy mamy dziecko zdolne, pracowite, które nie bije się z innymi na korytarzu. Łatwiej nam wtedy to dziecko chwalić, łatwiej je dopieszczać, czyli tak pozytywnie motywować. Co wtedy, kiedy powinniśmy dziecko motywować, ale tak, leniwe jest, albo nie bardzo mu idzie, albo ciągle się awanturuje, ciągle się z kimś tam szarpie. No i teraz z jednej strony powinniśmy powiedzieć, że kocham cię, takim jaki jesteś, nie jest źle, no a z drugiej strony wszystko się w nas buntuje, no bo jak mam mówić, nie jest źle, fajnie, jak powinniśmy mu zwrócić uwagę? Ucz się, pracuj, nie wiem, posprzątaj w pokoju, jesteś leniwy, pół dnia leżysz, biłeś się z kolegą. Jak to zrównoważyć? No bo nie właśnie. Zawsze mamy takie słodkie dzieci, które rzeczywiście wystarczy tylko pochwalić, bo one po prostu są prawie idealne. A co wtedy, jak psycholodzy namawiają, chwal dziecko, trzeba budować jego poczucie własnej wartości. Nam za co mamy pochwalić, jak on leży, nie chce się ruszyć, nie umyje się, nie przebierze się, nie pościeli łóżka, nie uczy się, nie czyta lektury, pobił się z kolegą. Co wtedy? Właśnie, tu być może te objawy, które pani redaktor wymieniła, to ja bym już była mocno zaniepokojona. Znaczy, skumulowałam ich tak, może dużo. Tak, bo to by było już niebezpieczne, tak? Bo to są bardzo takie objawy depresyjne u dzieci i młodzieży i one są, tak?
nie można ich pomijać. Natomiast myślę sobie, wezmę to jedno słowo, które pani wniosła, czyli leniwy. No tak, to się często zdarza u naszych dzieci, to prawda? Jest, wiecie państwo, to jest ta krytyczna ocena. Pytanie, jaki jest aspekt lenistwa? I tu mogę zacytować dokładnie to, co usłyszałam od 18-latka, który określił w cechach pozytywnych siebie, jestem leniwy i agresywny. To były jego cechy pozytywne, tak? Leniwy słyszał od mamy i właśnie dokładnie w różnych sytuacjach, kiedy co on coś robił, mama mu mówiła, że ma coś on pomóc, mamie coś zrobić, nie wiedząc, że jest w swoim działaniu. Kiedy nie robił natychmiast, tylko mówił zaraz, za chwilę. Najpopularniejsze słowo oczywiście, w domu, zaraz. No to wtedy mama mówiła, no ty jesteś leniwy, tak? Nie chce ci się tego od razu zrobić. Wiecie państwo, ja jestem daleka też od właśnie oceny. Dlatego zachęcam do tego odzwierciedlania rzeczywistości. Widzę, że nie zrobiłeś, tak? I myślę sobie, że to trzeba zacząć wtedy sięgać do tego, z czym dziecko już jest z przeszłości. Tu jeszcze z telefonów naszych słuchaczy bardzo ważna kolejność dzieci. Ponieważ dzieci pierwsze, to też myślę, że kiedyś może jeszcze wrócimy do porozmawiamy tematu. Tak, kiedy tak, dzieci jest więcej. No i jedynak do tego, bo to też jest przeciwwaga, prawda? Ważna. Bo to są dzieci, które wtedy są same. Natomiast jeśli jest więcej niż jedno dziecko, zawsze to pierwsze jest bardziej odpowiedzialne, a to drugie, no to już uruchamiamy rywalizację, bo pytanie, co robimy, kiedy dziecko urodziło się, jak ja ten czas równoważyłam? No tak. A jeśli do tego dojdzie, że na przykład poród był trudniejszy, albo zachorowało to dziecko, albo musiało dłużej w szpitalu zostać, to zmienia się zupełnie cały system rodziny, ponieważ pojawia się lęk o to jedno więc z dzieci. Więc bardziej się troszczymy o to dziecko, tak. Tak, i wtedy nie dajemy tej uważności drugiemu. I potem ono jest agresywne, no bo jeśli to jedno z dzieci, czasem nawet, wie pani, jeśli są inne rzeczy jeszcze w rodzinie, to może być nawet ta kolejność tak nieważna, co choroba, no i wtedy przekierowują rodzice tak. Słusznie z jednego punktu uwagę, bo jest troska o to dziecko, ale z drugiej strony zapominamy, że to drugie dziecko bardzo potrzebuje, tak? I nie rozumie wtedy jeszcze tego, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Być może to zrozumie, jak będzie miało własne dzieci, ale to trochę późno już. Trochę późno. Myślę, że tu mogę dać przykład klienta, który w systemie rodziny był najstarszy i urodziła się niepełnosprawna siostra. On w okresie dorastania przeszedł przez wszystko, czyli przez narkotyki, alkohol, zrobił sobie tatuaż, tak? Czyli tak naprawdę każde jego działanie bunt? Było, to nawet nie nazywam buntem, było zdaniem zobacz mnie. Tak? Chęć zwrócenia na siebie uwagi. Dokładnie, bo tatuaż jako ozdoba również mówi o tym, zobacz jak, co mam, tak? Bo te tatuaże bardzo często kryją dużo treści o mnie. I tu myślę sobie, że właśnie nie jesteśmy uważni na to, co dzieci do nas mówią i czasem nie chcemy tego słuchać, ponieważ co? Sami jesteśmy zmęczeni pracą, codziennym życiem, załatwieniem banalnych rzeczy jak zakupy. Tak? A te problemy naszego dziecka wydają nam się w kontekście naszych problemów naprawdę błahy, prawda? Bardzo tak. Często, zwłaszcza jak to nadanie, są małe dzieci. No właśnie, a tu nadanie tej ważności. Od razu przychodzi mi ten przykład już podany wcześniej o odwadze dziewczynki, która śpi już w swoim pokoju. Wydaje nam się to takie banalne, prawda? No co to jest spać samemu? A w świecie dziecka jest to bardzo ważna czynność, którą trudno, bo ta separacja z mamą, tatą, tak? To jest jeden z ważniejszych aspektów pokonywania lęku, ponieważ w życiu doświadczamy różnych sytuacji związanych z lękiem. I musimy tak? sobie z nimi radzić. I jako dorośli no nie ma innego wyjścia, musimy sobie radzić. Drodzy państwo, oczywiście jak państwo słyszą o motywowaniu dzieci, o rozmawianiu i o tym, jak dobierać te słowa, jak budować te więzi, mogłybyśmy jeszcze długo mówić. Mam nadzieję, że będzie okazja, aby wrócić do tego i podać kolejne przykłady, bo to jest chyba najlepsze. Ale jeśli mają państwo jeszcze pytania dotyczące rozmów z dziećmi, budowania relacji, dostrzeżenia tego, co powinniśmy widzieć u naszych dzieci, a co nam często umyka, jeszcze przez kilka najbliższych minut Julita Błońska-Harchut, psychoterapeutka, gestalt, nasz dzisiejszy ekspert będzie do państwa dyspozycji. 205-10-22 kierunkowy do Katowic 32. To numer telefonu, przy którym pani Julita będzie jeszcze dyżurować przez kilka minut. 205-10-22 kierunkowy do Katowic 32. Bardzo dziękuję pani Julita i zapraszam. Dziękuję.